początku chciałbym pozdrowić Kacpra, Olafa i Oskara. Witamy się z Wami z Gwatemali. Z Pana Hachel. Z Pana Hachel nad jeziora Atitlan. I tam w oddali widać dwa wulkany. Taliman i za nim jest wulkan Atitlan, który wznosi się na wysokość około 3300 metrów. Po przekroczeniu granicy opowiemy Wam troszkę historii, która nas spotkała, żebyście też uważali, bo gdy tylko przeszliśmy granicę, dopadło nas kilku naganiaczy autobusowych, ja to tak ich określam. Osaczyli nas jak komary na wyspie Holbosz z każdej strony, nie dali nam odetchnąć, nie dali nam powiedzieć słowa. Nie dali zadecydować ogólnie, co chcemy zrobić, gdzie jechać, czym jechać i z kim ogólnie. Każdy nam polecał swojego busa. I w końcu wyszło na to, że dogadaliśmy się na cenę 50 kecali od osoby, co tak naprawdę nie było normalną ceną, tylko była zawyżona cena. Naganiacz doliczył sobie swój zarobek. Później, jak się okazało, do busa z nami wsiadło dwóch tych naganiaczy, z którymi rozmawiałem troszkę przez translator. Napisałem im, żeby się od nas odczepili, bo nas osaczyli. Że nie sami potrzebujemy pomocy, damy sobie sami radę. Tak, że damy sobie sami radę, że jesteśmy bezpieczni, czujemy się bezpiecznie i nie potrzebujemy ich. Dojechaliśmy do miasteczka, zapomniałem jaka to była nazwa, zaraz przy granicy. Stamtąd przesiedliśmy się do busa do San Marcos. Tak. I z San Marcos ruszyliśmy ponownie takim linczykiem busami do Quetzaltenango, w którym spędziliśmy dwa dni. Za hotel, w którym żeśmy się zatrzymali, taki najtańszy oczywiście hotel, zapłaciliśmy 93 kecale, czyli jakieś około 50 zł. No, jakieś 50 zł za dobę, gdzie mieliśmy kuchnię, mogliśmy sobie ugotować. Mieliśmy zostać tam w tym Quetzaltenango i wejść tam na okoliczne wulkany i są tam także gorące źródła, w których można się wykąpać. Ale z uwagi na to, że sprawdziliśmy pogodę i miało padać przez kilka dni, więc ruszyliśmy tutaj nad to piękne jezioro Atitlan, gdzie zatrzymamy się prawdopodobnie do poniedziałku. Teraz jesteśmy w parku takim krajobrazowym, gdzie są motylarnie, przeróżne zwierzęta i małpki. Ale na razie nie udało nam się ich zauważyć. Także chcielibyśmy Was uprzedzić, jak będziecie już, jak się już tutaj znajdziecie i będziecie wsiadać do tych chicken busów, są tam tacy niby ochroniarze, którzy zbierają pieniądze za bilety, chodzą po autobusie, to zanim wejdziecie do autobusu, zanim wejdziecie, albo jak wejdziecie już do tego autobusu, to zapytajcie się miejscowych, ile kosztuje bilet, bo te złodziejaszki też nas kurwa wykiwały. I przepłaciliśmy za bilet, który kosztował 25 quetzali, nas policzył po 40 od osoby. Cwaniaczki, złodziejaszki takie drobne, które po prostu wykorzystują niewiedzę turystów. Co jeszcze byśmy chcieli im przekazać stąd? Ogólnie jak będziecie mieli ochotę przylecieć tutaj do Gwatemali i wspiąć się na te wysokie wulkany, to pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą ciepłą odzież, bo na 4000 metrach na tym Atitlanango jest nawet, jak żeśmy się dowiedzieli, minus 5 stopni. Więc potrzebne są buty, które będziemy musieli... Odzież zimowa, no wspinaczki. Tak, no, które będziemy musieli teraz jakoś się zaopatrzyć w tą odzież, kupić sobie, wypożyczyć, może gdzieś prawdopodobnie w sklepy z używaną odzieżą to zrobimy. Czy jeszcze jakieś mamy informacje do przekazania tutaj z Gwatemali z początku naszej podróży po tym państwie? Ogólnie ceny, no na razie... bo może co do cen troszkę opowiemy. Okej, dobra, no to owoce i warzywa są tanie, ale nie wszystkie. Na targu oczywiście, na którym w Quetzaltenango byliśmy, gdzie za trzy takie duże awokado na przykład zapłaciliśmy 5 zł. Tak. Za 15 takich małych bananów zapłaciliśmy 2,50. Za co jeszcze kupiliśmy? Za paczkę taki duży worek, gdzieś takiej wielkości, na zupę warzyw pokrojonych, przeróżnych, też zapłaciliśmy 5 zł. Grejpfruta zapłaciliśmy też takiego dużego, gdzieś taki był, że jeden na dwóch nam wystarczył, na dwoje nam wystarczył, zapłaciliśmy 5 zł. Tylko nie wszystkie z owoców są tak te, tanie. Te, które są eksportowane, to wiadomo, są droższe. Które jak jabłka. Grono.
No i wiadomo, w supermarketach są eksportowane, więc będę droższe w supermarketach. I ogólnie przepraszamy Was za to, że czasem się zacinamy i nie mówimy płynnie, ale nie jesteśmy żadnymi przewodnikami, tylko podróżujemy sobie, nie jesteśmy aktorami. Mamy też tremę. Czasami umyka nam coś z głowy, nie robimy powtórek, nagrywamy telefonem normalnie, bez żadnego stabilizatora. Więc jeśli jakość obrazu Wam nie pasuje, to wybaczcie nam. Ale może w przyszłości dorobimy się jakichś stabilizatorów, może lepszych aparatów, z których będziemy Wam produkować piękniejsze filmy. Później będzie po prostu łatwiej nagrywać też nam. Może jakoś ta trema troszkę minie i będzie lepiej. Powiem Wam jeszcze, miejscowość, do której dojechaliśmy po przekroczeniu granicy, nazywała się Malakatan. I tych dwóch Muganiaczy, których wsiadło z nami do busa, wpierw jeden się przyczepił, chciał wsiąść, później dwóch, jak już nas zaczęli, to wsiedli, to jeden z nich napisał mi na koniec, gdy wysiedliśmy, po wiadomość po angielsku, w której napisał, że damy im po 100 kecali na głowę i będzie ok. Chcieli po prostu jeszcze nas naciągnąć, wymusić od nas pieniądze, więc ja stwierdziłem, że chyba ich pogięło. Dogadałem się wcześniej z nimi na 100, więc dałem im 100 i żeśmy sobie poszli. Ale uważajcie na nich, bo są cwaniaki i rzucają hasła w stylu: my was zawieziemy tam, gdzie chcecie jechać, będziecie wtedy bezpieczni, zadbamy o to, żebyście byli bezpieczni. W ten sposób próbują wpłynąć na człowieka, żeby się człowiek przestraszył. Więc uważajcie, bo najlepiej od razu powiedzcie im, żeby odeszli. Tam prawdopodobnie troszkę wyżej, jak się wejdzie na granicę, są chicken busy, te autobusy, albo jakieś tańsze autobusy, nie te prywatne busy, które tam stoją na granicy i próbują was gdzieś za jakieś kolosalne pieniądze zawieźć. Bo później z tego Malakatan do tego San Marco zapłaciliśmy za busa 30 quetzali za osobę. I później z San Marcos do Quetzaltenango zapłaciliśmy 20 quetzali za osobę, gdzie też jechaliśmy jakieś półtorej godziny, takimi górskimi drogami, serpentynami. Nie był to zbyt daleki odcinek drogi, ale z uwagi na to, że cały czas pod góry jechaliśmy, bo ten Quetzaltenango, samo to miasto znajduje się na 2300 metrów nad poziomem morza, do tego serpentyny, spowodowało to, że te, nie wiem ile tam było, 40 km, czy może nawet mniej, jechaliśmy przez półtorej godziny. Jesteśmy w motylarni, gdzie dookoła latają przepiękne motyle. Te największe siedzą, nie chcą się poruszać, nie chcą latać, mają niebieski kolor w środku, z zewnątrz są brązowe. Czy tak jak się nie boją w ogóle te motyle, latają sobie tutaj z nami, pewnie są przyzwyczajone do tego, że ludzie tutaj przychodzą je oglądać. Jest ich tutaj całe mnóstwo, przeróżnych. Jak w bajce. Szkoda tylko, że są zamknięte i nie mogą sobie odlecieć. I pić nektaru z innych kwiatów. Tutaj im powykładali owoce do jedzenia. A tu mamy także larwy motyli. Tu jeden leży, nieżywy, taki z tymi niebieskimi skrzydełkami. Motylarnia ta znajduje się nad Parku Narodowym w Panajachel. Panajachel?
Panajachel nad jeziorem Atitlan, gdzie także można podziwiać widok trzech wulkanów. Wulkanu Atitlan, San Pedro i Talisman. Proszę zobaczyć, jakie są ogromne. Porównam wam tutaj do palca męskiego i zobaczcie, nie uciekają w ogóle. Tutaj mają wodę do picia ze spryskiwaczy. Przeróżną roślinność. Tu kolejne siedzą sobie na drzewie. Jest ich sporo. Tu są duże, duże. Jest kilka gatunków. Trzeba uważać też pod nogi, bo siedzą też na chodniku, żeby któregoś nie zdeptać. Idziemy teraz, może znajdziemy gdzieś, zobaczcie, do góry. Latają. Może dojrzymy gdzieś jakieś małpy na drzewach, albo inne zwierzęta. A tu mamy kolejne zwierzaczki łażące sobie po drzewach. O, tu mamy jednego blisko. Proszę zobaczyć. Przyszedł aktor. Żywią się roślinami, owocami i warzywami. O, sra właśnie. Przypominam, jesteśmy w parku narodowym Panajachel. Panajachel? Panajachel. Nad jeziorem Atitlan. Wejście do tego parku kosztuje 70 quetzali od osoby. Jest to jakieś 35-8 zł. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami, za subskrypcję. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz kolejny odcinek i do zobaczenia na następnym filmie, może w następnym miejscu. Dziękujemy. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie.